Kochani, po co żyjemy? Trzecia część, kontynuacja poprzednich dwóch. Udostępniam ją 7 lipca 2023 roku. Może żyjemy, aby walczyć? Ale zawsze paradoksalnie walczyć bez walki. Wyłącznie na postawy moralne. Akceptować zawsze wszystko i wszystkich, pomimo czasem sprzeciwu wewnętrznego. Każdy ma bowiem prawo do swojego zdania, do swojej drogi, do swoich poglądów, do swojego życia, do swojego sposobu przejawiania się na mateczce ziemi. Czy może żyjemy również po to, aby pracować nad swoim charakterem? Nigdy nie osobowością, bo nie jesteśmy osobami, o tym już mówiłem wcześniej, tylko zawsze żywymi człowiekami. I tu pojawia się istotne pytanie. Czy można zmienić charakter? Odpowiedź brzmi nie, ale zawsze trzeba próbować to zrobić. Czyli współpracować w procesie przemiany charakteru z opatrznością. I tylko wtedy jest to możliwe. Mamy więc tutaj kolejny paradoks. Nie, ale kiedy włączamy współpracę z opatrznością, mamy tak. Czy może żyjemy również po to, aby być gotowym do zmiany samego siebie, samodoskonalenia? Zawsze bowiem zaczynamy zmianę świata od siebie, pracując nad cyzelowaniem swojego właśnie charakteru, doskonaląc go, a ryjąc w nim głęboko, stajemy się powoli autorytetami. Czy żyjemy może również po to, aby doświadczać w pełni obecności w swoim życiu czterech żywiołów, w nas i dookoła nas? Ziemi, wody, powietrza i ognia w równowadze, tak zwanej homeostazie, aby doświadczać Boga, Stwórcy, źródła, transcendentu, którego immanentną częścią jesteśmy również materialnie na mateczce Ziemi. O eterze, czyli żywiole piątym, nie będę teraz opowiadał. To jest bowiem zupełnie inna, piękna, ale odrębna historia. Czy może żyjemy również po to, aby doświadczać natury, przyrody i rozumieć ją? Drogą do zrozumienia jest na przykład astrologia, astropsychologia, astrobiologia, również głagolica. Zwał jak zwał, studiując te dziedziny wiedzy, paradoksalnie poznajemy prawa przyrody, uruchamiamy intuicję. Głagolica, astrologia, astropsychologia to takie jak takie szachy składające się z 64 pól, ale jakby na 12 poziomach, a może i 144. Czy może żyjemy również po to, aby być zdrowym, żyć w homeostazie, czyli w równowadze wewnętrznej, odżywiać się zgodnie z rzeczywistymi potrzebami naszego organizmu na poziomie komórkowym i nigdy nie stosować jakichkolwiek diet, za to wsłuchiwać się w siebie, nauczyć się rozpoznawać rzeczywiste potrzeby swojego organizmu. Tutaj oczywiście odwołam się do mojej ukochanej astrologii medycznej, biologii totalnej, medycyny doktora Hammera i tak dalej, i tak dalej. Czy medycyny chińskiej. Właściwe odżywianie naszych komórek, a nie jedzenie tylko tego, co nam smakuje i organizm konsekwentnie psuje, jest może tym jednym z celów naszego życia? A czy może żyjemy również po to, aby mieć rodzinę? Żyć w rodzie,
wspólnocie, tworzyć zdrowe, pozytywne relacje, związki z innymi ludźmi i braćmi mniejszymi, otaczać się dobrym towarzystwem. Jesteśmy bowiem istotami społecznymi. Będąc razem, uczymy się najszybciej, wymieniając się doświadczeniami, emocjami i wiedzą. Czasami bliższe są nam paradoksalnie osoby niezwiązane z rodem krwi, powiązane genetycznie, ale osoby, które odczuwamy duchowo, intuicyjnie, jako bardzo nam bliskie. Czy może żyjemy również po to, aby dobrze przygotować się do najważniejszego, bardzo ważnego momentu w życiu? Godziny naszego przechodzenia w inny wymiar i pozostawienia na mateczce ziemi naszego ciała, czyli naszego ubrania, przejścia do prawdziwego duchowego domu, do miejsca, z którego pochodzimy, my, istoty duchowe. Paradoksalnie znowu ten inny wymiar przenika się z materialnym. Nie musimy go nigdzie szukać. Mamy go bowiem na poziomie własnego serca, w swoim sercu, dokładnie tutaj. Czy może żyjemy również po to, aby ćwiczyć się w cierpliwości, wytrwałości, konsekwencji, nieustępliwości, aby uczyć się stale samodyscypliny, która jest największą kosmiczną siłą, jaką mamy na Ziemi do dyspozycji. Użycie jej daje nam realne i namacalne możliwości skutecznej realizacji planów wszystkich naszych życiowych celów i życia w obfitości. Czy może żyjemy również po to, aby nauczyć się niekrzywdzenia siebie i innych i zapobiegania krzywdzeniu innych naszych bliźnich, aby doświadczać empatii w stosunku do istot żywych, aby skutecznie radzić sobie z małością, zazdrością, zawiścią i nienawiścią w nas i w naszym otoczeniu? Czy żyjemy również po to, aby mówić prawdę i żyć zgodnie ze swoją prawdą, ze swoim sumieniem, ze swoją jednocześnie uniwersalną moralnością? Czy żyjemy wreszcie po to, aby być świadomym? Co to tak naprawdę jest? Co to tak naprawdę oznacza? Tak naprawdę to nic nie oznacza, bo chodzi tutaj zawsze o tak zwaną samoświadomość. Co to jest ta samoświadomość? Dobre pytanie. Aby ją osiągnąć, uzyskać, zdobyć, musimy wiedzieć, po co żyjemy. A to już teraz, po wysłuchaniu tych trzech części, które wypowiedziałem, tych trzech filmików, które nagrałem, wiemy, prawda? Wiecie? Nasza wiedza, umiejętność odpowiedzi na pytanie, po co żyjemy, determinuje naszą świadomość, naszą samoświadomość i uczy odpowiedzialności za dar naszego życia. I to by było na tyle. Pozdrawiam Was słonecznie, kochani, w ten cudowny czas 7 lipca 2023 roku. Vedamir!